Witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj zajmiemy się montażem szuflad. Będą to szuflady Merivo Box z firmy Blum, czyli w miarę nowe szuflady. Najpierw chciałbym Was zaprosić na składanie tej oto szafki. Takich parę przebitek z montażu i odwiertów samej szafki, a potem już przejdziemy do montażu samych prowadnic i szuflad. Opowiem Wam też o tym, w jaki sposób wyznaczyłem szuflady, jak sobie zapunktowałem pod te szuflady, pod prowadnicę bardziej niż pod szuflady, pod same prowadnice. I zajmiemy się również montażem, złożeniem głębokiej i płytkiej szuflady. I co jeszcze? I tyle. Jest to szafka, jak widzicie, z obniżonym wieńcem. Ale to myślę już po tym, jak zobaczycie złożoną montaż samej szafki. Do zobaczenia za chwilę. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you gon' wish you shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I'll take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's... No więc, szafka już, jak widzicie, złożona. Była złożona już wcześniej, ale teraz mieliście możliwość zobaczenia, jak ją przygotowałem. Ponieważ pracuję w swoim małym warsztacie wiertarką Iskra, w którą wyposażyłem warsztat, dlatego po prostu nią się posługuję. W przeszłości oczywiście montowałem meble w bardziej łopatologiczny i prosty sposób, to znaczy no, nie miałem iskry, tylko posługiwałem się prostymi narzędziami, jak przyrząd do kołkowania, po prostu rysując wszystko z ręki i montując wszystko z ręki. Dzisiaj ułatwiam sobie pracę iskrą, jest to szybciej, prościej, trochę bardziej dokładnie, trochę bardziej powtarzalnie. Są pewne mankamenty, które w dalszym ciągu wychodzą, ale jest ich mniej i praca idzie zdecydowanie szybciej i mniej trzeba się w tej pracy zastanawiać nad tym. Po pierwsze, dzisiaj, tak jak mówiłem, zajmiemy się szafką pod płytę, tak? Bo dlatego ten wieniec górny, trawersy górne są obniżone, tak żeby w razie czego, jeżeli przyjdzie nam tutaj płyta grzewcza, wieńce nie przeszkadzały w montażu samej płyty grzewczej. Szafka będzie wyposażona w trzy szuflady, dwie o głębokości, wysokości tak zwanej E, czyli będzie to wysoki bok plus reling, i górna szuflada, płytka z wkładem na sztućce. Dobra, teraz tak, Blum wprowadził całkiem niedawno takie szuflady, które nazywają się Merivo Box i jest to prowadnica krótka, czyli ta, która będzie szła tutaj na samą górę. Po pierwsze, różnica pomiędzy tymi prowadnicami a prowadnicami z Antaro jest w wysokości montażowej. Mogliście już pewnie zobaczyć na którymś filmie, albo zobaczycie, bo nie wiem jaką kolejność dam. W każdym razie możecie poszukać na kanale, czy już ten film jest, może gdzieś tu będzie zaraz jakiś odnośnik, do montażu dużej szuflady do sortownika na śmieci z Servo Drive. W każdym razie wysokość ta montażowa w przypadku Merivo Box jest 54 mm, co trochę zmienia i część szablonów może nie być aktualna. W każdym bądź razie same wysokości szuflad wyznaczałem sobie ręcznie za pomocą taśmy, a samą wysokość montażową posłużyłem się serwisem firmy Blum do planowania korpusów. Zaplanowałem sobie tutaj korpus z 3 szufladami, zaplanowałem jakie będą przerwy pomiędzy poszczególnymi frontami i dostałem również tutaj, mogę sobie wyeksportować z samego tego serwisu, rysunek wykonawczy z wysokościami, na których powinny być prowadnice, i to było moim punktem wyjściowym. Również z tego serwisu automatycznie mogę sobie wyciągnąć rysunek mojego frontu z rozpisanymi otworami pod uchwyty frontów, tak? Ja akurat będę stosował uchwyty Expando, przez co otwory są 10 mm. Przypuszczam, że jeżeli zaznaczamy i budujemy sobie szufladę w systemie e-Services, możemy zaznaczyć, że wkręty, więc te punkty będą zaznaczone też na tych rysunkach w inny sposób. Więc część roboty wykonałem sobie przy pomocy tego planera. Oczywiście można posłużyć się podręcznikiem i katalogiem i tutaj szukając Merivo Box na stronie 256. Te wszystkie wymiary, o których ja przed chwilą mówiłem, są tutaj i się znajdują, tak? Czyli mamy te 54 mm, tu jest akurat niska szuflada zaprezentowana, więc jest pokazana jaka jest minimalna głębokość, jaka jest wysokość szuflady w zabudowie i tak dalej. Również znajdują się tutaj wysokości do montażu uchwytów do frontów, więc wszystko na podstawie tego można wyznaczyć. Katalog i podręcznik fajny jest mieć na warsztacie, bo łatwo do niego szybko sięgnąć, aczkolwiek każda pojedyncza z tych instrukcji jest dostępna jako PDF czy inne rzeczy na stronie Bluma, więc nie jest to niezbędna rzecz do tego, żeby to wykonać. Jak już wyznaczyłem sobie wysokości te na podstawie których mam tutaj w rysunku, odznaczyłem sobie punkty pod prowadnicę. Ja korzystałem akurat z szablonu Bluma uniwersalnego do wyznaczenia punktów. To można zobaczyć, że ja korzystałem, bo tutaj mam 37 mm, korzystałem z otworu pierwszego, drugiego i ostatniego, bo one pokrywają mi się z otworami prowadnicy. Tak jak już kiedyś wspominałem, równie dobrze można się posłużyć tym szablonem i skorzystać w ten sposób. Niestety tutaj tego otworu w tym rozmiarze nie ma, więc wystarczy posłużyć się rozmiarem 37 od krawędzi i 261 od krawędzi i wtedy za pomocą tych dwóch otworów spozycjonować sobie najpierw prowadnicę, a potem ją zamontować. Ja korzystam akurat do tego szablonu uniwersalnego z 2,5 mm wiertła, więc mam już, jak widzicie, ponawiercane otwory pod prowadnicę, więc najpierw zajmijmy się montażem prowadnicy. Get so mad, there's no controlling my thoughts get so bad, I'm like I might grab a bat, I don't know, my wrath, my blood boils over like oh god, here goes, I lost all feeling from my head to my toes, you said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed, switches how you see things, realize something needs change, cause I know you got me f***ed up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh god, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. Prowadnice już zamontowane. Teraz zajmiemy się składaniem szuflady. Myślę, że jeżeli chodzi o samo składanie szuflady, to nie ma w tym jakiejś większej filozofii w stosunku do innych systemów. Mamy oczywiście dwa boki, dwa uchwyty ścianki tylniej, którą mocujemy do tyłu. Pomiędzy zamontowane, zresztą zobaczcie po kolei. I tak, najpierw odłożę sobie boki. Mam ściankę tylnią, więc obejrzę sobie, czy nie ma jakiegoś rozwalonego czegoś, więc mogę zastosować sobie naklejką. Niech będzie do zewnątrz. Nie ma to oczywiście znaczenia, w którą stronę naklejkę. I teraz tak. Jak widzę, same blaszki mają, nie wychodzą ponad ściankę, więc w jednym z systemów, który do tej pory montowałem, z GTV-a, ta blacha ma parę milimetrów, milimetr, dwa więcej niż sama grubość ścianki, więc przy takim montażu ona się zaczyna trochę odginać. W tym wypadku nie ma problemu, musimy sobie tylko zlicować górę tego uchwytu z górą ścianki tylnej i dokręcić. Ja stosuję wkręty 3,5 na 16, wkręcając staram się ją troszeczkę do środka zamontować i teraz uchwyt prawy w lewej ręce Jakbyście kiedyś obejrzeli materiał z firmy Blum, to tam ładnie pan właśnie mówi, że łapiemy uchwyt prawy do lewej ręki, prawy do lewej. Tyle, że oni korzystają z tak zwanego box fixa. Ja się w to na razie nie zdecydowałem zainwestować. Nie wiem, czy widzieliście, co się wydarzyło. Złapałem otwór trochę bliżej brzegu i już mi wypchnęło tą blachę, więc dlatego przełożyłem wkręta, a teraz będę starał się to jest tak właśnie, człowiek próbuje wypchnąć, się trochę uciekło, spróbujemy jeszcze raz. Trochę tego wkręta poprawić. Czemu bębną szkowym? Niby PZ2, a jednak się nie trzyma tak dobrze. No pierdziele. Dobra. Uchwyty oba zamontowane, poprawione. Dobra. Teraz ścianki boczne. To jest ścianka prawa, więc trzeba ją po prostu tutaj wpiąć. Jedna strona wpięta i wpinamy drugą stronę. Jest i druga. Dobra, widać coś? Nie widać, widać, nie widać, widać. Teraz mając już zamocowane. Znaczy, tu jest trochę brudne to dno. Takie przyjechało, więc spróbujemy wyczyścić. No nie było na uklejniarce, ale wchodzi. Dobra, czyli to nie jest jakieś trwałe uszkodzenie płyty. Tylko uszkodzenie, tylko brud. Dobra, więc teraz tak, ściankę, dno wkładamy pomiędzy ścianki boczne, dociskamy, tu się ładnie licuje i z jednej, i z drugiej strony dno z prowadnicami bocznymi i to samo wkręcik. Dokręcam. Staram się łapać to delikatnie bardziej do środka. Przez to ten wkręt stożkowy troszkę dociągnie zawsze. Można stosować wkręty z łbem podkładkowym również, ale oba są rozwiązania, czyli i z łbem stożkowym, i z łbem podkładkowym. Wymienione w instrukcji samego Bluma. Ponieważ nie mogłem znaleźć dobrych wkrętów z łbem podkładkowym. No dobra, no i co, już szuflada gotowa. Oprócz tego, że jeszcze musimy oczywiście zamontować za chwilę front. Naklejka pójdzie z tych płyt z fakturą. Te naklejki jeszcze schodzą z gładkiej płyty. To, co Marcin z kanału MG Mebla ostatnio polecił, sprawdziłem, rzeczywiście działa. Czyli ze Spraycona, tym razem nie jabłko, tylko cytryna. Także może w waszym warsztacie pachnie i jabłkiem, i cytryną. Naklejki schodzą jak marzenie. Dobra, to jest szuflada niska. Teraz przejdźmy do montażu szuflady wysokiej. Kurde, powiedziałem to normalnie jak z filmiku producenta, ale nie. Dobra, czyli tak, bierzemy bok wysoki, naklejką, dobra, naklejką do środka i bierzemy uchwyty Ścianki tylnych, czyli jedna, to jest uchwyt prawy, czyli prawy idzie na lewą stronę i to jest uchwyt lewy. Tutaj nie wiem, czy wy to zobaczycie, pewnie nie. O, jest, teraz. Tu jest wybity taki znaczek lewa, prawa, stąd rozpoznaję, który jest lewy, który prawy. I robimy tak samo jak w przypadku ścianki niskiej. Musimy zlicować sobie uchwyt do góry, docisnąć i dokręcić go wkrętem. No i uchwyty tylnej są dokręcone. Teraz bierzemy boki i boki wpinamy w dolne otwory. Jak widać, jakoś specjalnie nie różni się to od montażu innych systemów. Jest to bardzo zbliżone. Do montażu innych systemów, czy z GTV-a, czy z... Także jak ktoś już ma doświadczenie z montażu szuflad, to powinno pójść sprawnie. Jest tu parę różnic w stosunku do innych systemów. Jeden z nich to już do tej pory wymieniłem, czyli wysokość montażu prowadnicy bocznej. A o reszcie powiemy za chwilę. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I make a mistake. Przyszedł czas na montaż frontów. I teraz tak. Ja posłużę się takim szablonem. Jest to, wydaje mi się, ulepszona wersja, bo ma w nazwie 02. W poprzedniej wersji te boczne przykładnice były ustawiane każda indywidualnie. Tutaj mamy jedną płaszczyznę do tego i drugą linijkę. Tu dodatkowo na wyposażeniu jest kluczyk imbusowy, który jest tu w środku, w obudowie jest jakiś magnes, bo on się trzyma ładnie na magnes. Tak samo punktak też jest na magnes. Tutaj są dodatkowo ograniczniki. Patrzcie, jak to jest fajnie zrobione. Wkładając wiertło 2,5 wkładamy od razu, widać, jak głęboko musimy je zagłębić. One się trzymają na wykręconych śrubkach imbusowych. Czyli wkręcając, blokując wiertło, automatycznie możemy wyjąć ten ogranicznik. Ja akurat w chwili obecnej korzystam z ogranicznika 10, który tutaj jest, się trzyma na magnes i ustawia się go w sposób taki, tak? Czyli przymierzam, wkładam go sobie tu i mam ładnie przymierzone. Tak jak w przypadku prowadnic, tak i w przypadku frontu, z systemu Bluma mam rozpisane, w jaki sposób i jakie odległości mają być do uchwytów frontów. Uchwyty frontu, tak jak mówiłem, mam na Expando. One akurat w przypadku Merivo Box są symetryczne. To znaczy, że wszystkie uchwyty są dokładnie takie same, więc nie ma lewego, prawego, wszystkie są tak samo. Wkładamy, przesuwamy, co zrobimy za chwilę i tyle. W moim przypadku jest jeszcze zrobione tak, że otwory w dolnej szufladzie są wyżej z racji nachodzenia 18 mm na cały korpus, więc ten odległość, którą możecie znaleźć w instrukcji mówiącą, że do pierwszego otworu mocowania frontu powinno być od brzegu 33,5 metra, powiększono tutaj o 18 mm i stąd wynika te 51,5 mm. Tak jak mówię, otwory te można sobie wyznaczyć, zapunktować za pomocą kątownika i tak dalej. Ja mam szablon, więc żeby zrobić to szybciej, skorzystam po prostu z szablonu. Do tej pory też robiłem to z łapy. W szablon wyposażyłem się niedawno, z racji tego, że trochę tych szuflad mam teraz do wykonania, dlatego stwierdziłem, że będzie po prostu szybciej, dokładniej i pewniej. Więc ja w dolną szufladę mam już przygotowany szablon. Wykorzystuję pierwszy, drugi otwór i na 160. Super jest to, że ten szablon jest symetryczny, nie? Więc możemy go sobie właśnie obrócić i zrobić to samo z drugiej strony. Szybkie odkurzenie. Po raz kolejny mógłbym się posłużyć tutaj iskrą, to wtedy te otwory byłyby zdecydowanie ładniejsze, ale tak czy siak będzie to schowane pod obudową szuflady, więc wkładam i przekręcam. Z tymi dzyndzlami do relingów trzeba je ustawić w pionie. Po ustawieniu ich w pionie również obrócić do przodu. Czyli nie tak, tylko w pionie. I prawie tam, prawie tam. Teraz tylko weźmy szufladę wysoką. I czy to się uda? Czy to będzie pasować? No, powinno, nie? O, tutaj są takie haczyki, na których ten front powinien się powiesić. I teraz powinien wskoczyć. Ten mi nie chce wskoczyć. Nie wiem, czy wskoczył. O, wskoczył. I jest. Trzyma się radelka. Teraz jeszcze relingi. Relingi są lewe i prawe, ten są lewe. Dlaczego są lewe i prawe? Bo z drugiej strony mają takie dziurki, więc relingi lewe i prawe trzeba znaleźć. Dobra, jest i też prawy. I teraz tak, reling najpierw zakładamy naprzód, więc on tu wskakuje, po czym zapinamy go z tyłu. To samo z drugiej strony, czyli zapinamy o uchwyt i z przodu. Tutaj dochodzą jeszcze takie zaślepki, maskowanie tej bocznej prowadnicy uchwytu tylnego ścianki, bo oczywiście Merivo Box może być wyposażona w różnego rodzaju tutaj albo szkło, albo jakieś pełne boki i tak dalej. Ja w przypadku moim to są zwykłe po prostu relingi. Więc szuflada gotowa. Tutaj dodatkowo dochodzą zaślepki. Różnica jest taka, że do regulacji Merivo Box potrzebujemy Torxa. Cała regulacja odbywa się od środka, więc mamy tutaj śrubę lewo-prawo, góra-dół, regulacja frontu. Różnica pomiędzy Antaro a Merivo Box jest jeszcze taka, że pochylenie szuflady regulujemy za pomocą śruby, która znajduje się tutaj z tyłu od środka. Czyli już nie ma, tak jak w przypadku Antaro, śruby regulującej tutaj pod zaślepkami, tylko regulujemy to za pomocą tej tylnej śrubki. Dobra, teraz w moim zagraconym warsztacie spróbuję przynieść korpus i zamontować tą szufladę. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. No dobra, to jak widać ogarnięte, zrobione. Korpus tu trochę krzywo stoi, więc nie będę teraz regulował, bo tutaj szuflada może ciutkę do góry wychodzi, ale to jest spokojnie do ogarnięcia w regulacji. Czyli jak widać, na podstawie wymiarów z tego otoż systemu blumowskiego udało się zmontować cały korpus, czyli wszystkie wymiary zostały tam dobrze podane. Oczywiście trochę czasu trzeba poświęcić na to, żeby ten korpus w tym systemie zbudować, no ale potem ułatwia to robotę, bo wszystko mamy na kartce i nie musimy myśleć, a przede wszystkim jeżeli mielibyśmy się machnąć w ręcznych obliczeniach na piechotę w trakcie pracy, kiedy się śpieszymy, a tak to już jest wszystko obliczone, przeliczone, wyrysowane. Więc powodzenia, jeżeli chcielibyście montować akurat Merivo Box. Myślę, że jeżeli wykorzystacie jakikolwiek system szuflad, czy to z GTV-a, czy z Hetisia, czy z Emuki, czy z innego Bluma, czy to będzie Antaro, czy to będzie Merivo Box, myślę, że wszystkie te systemy, ich montaż będzie bardzo zbliżony i bardzo podobny, więc część rzeczy, które tutaj dzisiaj Wam pokazałem, mogą być przydatne przy montażu jakiegokolwiek z tych systemów. Akurat ja pokazałem to na przykładzie Merivo Box, bo takie akurat montowałem dla klienta do projektu, do kuchni, którą właśnie tutaj składam i buduję. I tyle. Dziękuję dzisiaj za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji. Bardzo dziękuję za wszystkie dotychczasowe subskrypcje. Pozdrawiam subskrybentów, pozdrawiam nowych subskrybentów. Zostawcie łapę w górę, jak macie jakiś pomysł, komentarz, zostawcie go na dole. Bardzo chętnie posłucham, jeżeli macie jakieś komentarze, chętnie odpowiem, jeżeli macie jakieś pytanie. Dzięki bardzo, do zobaczenia, cześć!